No dobrze, teraz mamy Deserted Temple i weźmiemy sobie chyba Huntresk. O, Light Armor już oferują. Bardzo fajnie. Grenade Arrows, nie. O, coś takiego. No dobra, z tymi fajerowymi przesadziłem. O, idealnie, jedziemy na misję. A long lost temple, the Dragatar riders have taken refuge with Marcus. Treasure in a deserted temple not far from Siladia village. You must find a way to enter the temple and obtain the treasure. Jo, Marcus must survive. Siema, Herr Tłuścioszku. Dobra. Tutaj pamiętam, że wychodził jeden debil. Ha! Wiedziałem, zerwał w jajca. A sobie z gościa zrobiłem jaja. Kurde, ruszył się. No co jest? Chuj, oszust, cheater zajebany. Ale mam sposoby na cheaterów. To jest jeden ze sposobów. Przez rozerwanie. Co tutaj zrobiłem? Jakieś magiczne moce uruchomiłem? Ty. No właśnie, wiecie co to w ogóle uruchamia? Ja to za każdym razem po przejściu tego poziomu zawsze uruchomiłem i jakoś nic nie widziałem, żadnej zmiany, żadnych treżerów. Ja się myślałem, że to się będzie otwierać. A tu proszę. Tu gościu po prostu. Wyjebałem go przez okno, tak? I bardzo kurwa dobrze, zasłużył. Teraz mamy trudną zagadkę logiczną. Musimy odpowiednio wciskać przyciski. Jeśli źle zrobimy, to nas po prostu weźmie i usmaży. Po prostu będzie taka wielka, jak to się nazywa, zajebiście wyglądająca eksplozja. No taka kinematycznie, że tak to powiem. A teraz naprawiłem, wszystko dobrze działa. Dobra, muszę teraz załatwić najgorszą w ogóle na świecie sucz. Czyli ją. O. Ty też zdechniesz. No proste. Kamperski strzał to chyba najlepszy wymysł ever. Haha, jak ja uwielbiam wciskać pułapki. Czegoś tu jeszcze nie uruchomiłem. Dobra, koksu, na tyle strzał w klatę to nikt by nie przyjął. Jeb. No, trochę to było. Powinienem panią uwolnić, pani druidko? Tak. Co? Dobrze, dobrze. Jo, Elder Scrolls... Tak, dziękuj twórcom Elder Scrollsów. Gdyby nie oni, bym nie arrive'nąłbym. Aha, ty tu jeszcze nadal jesteś. Zdechaj, suczko. Spadniesz? O, spadła. No dobra. Co tu mamy? Wielkiego, tłustego, nieokrzesanego jakiegoś baszera. Lol. Ale słodka morda, nie? Mordo ty moja. Nie no, trzeba przyznać, gostek jest twarzowy. Czekajcie, tego podkampię. Wyjebany z akcji. Jakiś stempelki. No dobra. Zobaczymy, co my tu mamy. Chyba wszystko wyzbierałem. Trochę tak mało się wydaje, nie? Tyle już zrobiłem, taki progres, a tu tylko 15. No ale cóż. Wiedzcie, że akurat Markus nie jest taki bogaty. Jest po prostu tłusty. Nie wiem, na chuj strzeliłem. Wow, magia. No dobra, co tutaj mamy? Magiczna woda. Resp mi HP, resp mi HP, szybko. Zanim ten chuj tu wejdzie. Ha, 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 wygrałem. Jesteś zbyt chujowy. No dobra. To byłoby jedno.
magiczny krzyż, który leczy. Bomba wybuchła koło mnie, jego zabiła mnie, nie? Dobra, spoko. Teraz pozostaje problem, czy zdążę załatwić takiego jednego gnojka na czas, który będzie miał zapędy samobójcze. Zobaczycie, tutaj się most rozwala. Kurwa, znowu mi się nie udało. Niby nic, on tam złota nie miał, ale po prostu... On zawsze tam spada, nie wiem kurwa czemu. Pewnie ma jakieś problemy w domu. To nie moja sprawa. No musiała się ruszyć, no jaka kamperska sucz. Chodź. No. Siema mały. Też chcesz próbkę? Spoko. Naucz się jumpić. Jak podskoczył! Jajca mu usmażyłem. Jedna strzała powinna wystarczyć. Wystarczyła. Dobra, co ja tu miałem zrobić? Aha, pokażę wam, co potrafię zrobić ze ścianą. Niezłe, nie? Spierdaczaj! Ty, asasyńska skurczysyńska... Nie wiem, asasynko. Siema, Altair, co tam robisz? Już informowałem, będę porównywał gobliny do mojego kolegi Michała, bo on jest trollem, jest po prostu goblinem. Nawet w jednej grze, pamiętam jak robiłem print screena, był jeden goblin, który nazywał się Altair. Po prostu jak mu pokazałem ten obrazek, to taki był wkurzony, że nawet gra robi z niego trolla. No ale co poradzić. O, tutaj będzie mapa do Naglegardu, Adgardu. Tak, Adgard. Czyli po prostu szukajcie takich map, to dostaniecie darmowy sposób na zarobienie. Po prostu będziecie się musieli będziecie musieli walczyć z gościami. Im więcej ich zabijecie, czyli tam powiedzmy na początku jest chyba 5, później jest 10, a na końcu jakaś tam jeszcze inna śmieszna liczba. Ha, kurr! Ja pierdolę! Siema. Patrzcie, co z nimi robię. Po prostu ich roztapiam. Roztopili się jak murzyn, kiedy ma sraczkę. Wiem, pewnie kiepski to był żart. Help! No i bardzo dobrze, przyszli po mnie koledzy. Też się lubią, widzę, bawić. Party hard na całego. No dobra, wyzbieraliśmy wszystko. Mamy równo 200 sztuk złota. Uwielbiam równe liczby. Dobra. Ostatnie strzałki ładujemy, skaczemy i robimy wielką dywersję. Ale cię usmażyłem. Patrzcie, to logo Pokebola. Pokémon, to właśnie ty. Dlatego się nie przyłączaj do nich. Chyba że chcesz być Pokémonem. I chcesz robić sweet focie. Dobra, jedziemy. Tyryryryry. No i znowu sami sobie przywaliliście. Kurde, miałem zawsze w Deathcraftera walić, ale zmuliłem. Błagam cię, spierdalaj, kolego, nie lubię cię. Dobra, tu się pochowamy. Siema. O, darmowe strzały. Bełty. Bełty to sobie możesz wyżygać, kolego. Patrz. Haha, widzieliście? Jak go od tyłu... Spoko, mam nadzieję, że to działa. Mam to w dupie, oszukańca. Dobra, uleczymy się. Sobie jeszcze łykniemy. Trochę krzywo już zaczynamy chodzić, ale dobra. I zobaczymy, kto tu się na nas czaił. Tak, to pan ork początkujący. Mam cię, suko. Nienawidzę ich. One po prostu są takie wkurzające na każdym poziomie trudności. Rzucą na ciebie pojrzona i po prostu... Sorry. Rzucą na ciebie truciznę i po prostu już sam nie wiesz, co sobie zrobić. O, siema Markus. Zaraz zobaczymy. W łańcuch.
Tak. Deal trouble. No jak jesteś dealerem i masz trouble, czy tam problemy? O nie, mój czas biega krótko. O Boże, proszę pana, co się stało? Mój czas biega krótko, a mój długo. Nie wiem, co to ma znaczyć, czy to jakaś angielska cienka przenośnia, ale... Tak. Tak, Small Hope, do tego, do Mekelonu. I teraz pewnie będziemy musieli się jakoś dostać ten, od kuzyna Markusa do tego, jak to się nazywa, do Mekelonu. O, tutaj mam taki ładny ten trailer, że coś tam już ukończyliśmy pierwszy epizod. Nie chcę was zanudzać, bo wiem, że to was cholernie nudzi, tak jak mnie. I tutaj możemy iść przez rozdzielone a nie, to jeszcze inne, to będzie rozdzielone miasto. A dopiero później ten będzie takie, jak się nazywało, chyba coś tam, porty miasta Ark, czy coś takiego, nie wiem jak to się tłumaczy. W każdym razie chyba w następnym odcinku zrobię ten, po prostu zapomniany Adgard, a później będziemy jechać, już od razu będziemy mieli łatwiej z górki. No to do zobaczenia, trzymajcie się, ludziska!